Mariolka, dzisiaj chciałam przedstawić poranny dziecięcy bunt, bo my z Gabrioską właśnie chcemy bunt sobie zrobić i będziemy takie buntownicze i takie złe i w ogóle, więc co potrzebne. A więc kartka, jak widzicie, moja jest brudna, bardzo źle i podarta i zgnieciona. To już jest pierwszy krok do buntu. I teraz musimy mieć pisak, jakiś gruby flamastr. Muszę was pozostać na chwilę, bo pisak muszę otworzyć. Otwarłam, tak on wygląda. Chwila, czy tu się coś wyostrzy? Nie. Ale no wiecie co. Tak. I teraz pierwszy krok do buntu. I znajdź zbuntowanych ludzi. A więc tak, tu mamy tym... O, teraz ostrość piękną. O, patrzcie. I tu mamy właśnie... Tu mamy właśnie pierwszy krok. Znajdź zbuntowanych ludzi. My mamy takiego jednego z Gabrioską. My mu będziemy płacić złotóweczkę za takie coś, bo... się musimy takiego chwytu nauczyć, takiego przeskoku pięknego, więc 1 złoty będziemy mu płacić. Dobra, drugi krok to wagary. My na razie z Gabriozą nie wagarujemy, ale no nie wiem, czy to się zmieni, czy nie, więc tu taki wielki znak zapytania, bo nikt tego nie wie. I trzeci krok to ubierać te same ciuchy. Tu jest twarz, tu jest kaptur. Te same ciuchy przez 7 dni na tydzień. Czyli praktycznie nie zmieniać. No, my z Gabrioską na razie mamy pierwszy punkt zrobiony. I tak tego nie mamy. A nad tymi się zastanowimy, bo w sumie takie buntownicze są bardzo. No to pa! Jeszcze kwiatuszki sobie zrobimy, bo to taki buntowniczy znak w ogóle. No motylka też może, taki piękny. No jeszcze drzewko sobie narysuję. No, to jest buntownicza kartka. To jest jakiś tam coś piękne. Dobra, to pa!